Siemanko, pomysłem na stworzenie tego luźnego vloga domowego było zrobienie cinnamon rolls, czyli takich babeczek maślano-śmietankowych, cynamonowych, z lukrem i w ogóle wszystkim co najlepsze. I tak właśnie pomyślałam, że na ten okres świąteczny to może być super pomysł, bo dużo pieczemy, dużo jemy, więc przepis akurat. A teraz pokażę Wam, jak zrobiłam ten szybki makijaż właśnie dzienny. Na przyspieszeniu Wam pokażę, jakich produktów użyłam, no i lecimy z tym dniem. Ja będę robiła bułeczki z przepisu od Para Kulinarni. Myślałam, że będę robić z Sugar Lady, ale tam były potrzebne drożdże w proszku, a ja mam z kolei świeże drożdże, więc będę robiła właśnie tutaj razem z nimi. To lecimy. Najpierw muszę podgrzać mleko, ale podgrzewamy je nie za bardzo. Nie może parzyć podczas dotykania. Wyciągam mleko z mikrofali, możecie oczywiście podgrzać je w garnku. I teraz tak, do tej miski wsypuję sobie mąkę. I robię w mące zagłębienie do drożdży. Jeżeli macie drożdże w proszku, to możecie prosto do tej mąki wsypać, ja mam świeże.
Teraz muszę zrobić zaczyn drożdżowy, więc biorę sobie jakiś kubek. Do kubka odmierzam około 100 ml tego ciepłego mleka. Ważne jest to, żeby mleko nie było cieplejsze jak 40 stopni, tak mniej więcej musicie to wyczuć. Nie może po prostu parzyć, bo jeżeli będzie powyżej 40 stopni, to drożdże się zabiją i będzie źle. I teraz do tego mleka dodajemy właśnie nasze drożdże. Okej, dodałam te drożdże tutaj do tego mleka. Teraz sobie je wymieszam, żeby się rozpuściły. Żeby drożdże jeszcze bardziej pracowały, to mogę też dodać troszeczkę cukru. Dosłownie pół łyżeczki. Zagłębienie wlewam te rozpuszczone drożdże, mieszam z mąką. Przykrywam tak jakby mąką. Można przykryć je tą mieszankę jakąś ściereczką i czekamy gdzieś 15 minut. I po tych 15 minutach już tutaj możecie sobie zerknąć. Ciasto powinno wyglądać mniej więcej tak, czyli ten zaczyn z drożdżami zaczął już tutaj pracować i wychodzić poza mąkę. Także to jest właśnie ten moment do dodania mleka. Będziemy dodawać mleko i dwa jajka. I szczyptę soli i pokażę Wam dalej. Okej, wlewam tą resztkę mleka. Wbijam dwa jajka. Wszystko tutaj do tego ciasta drożdżowego powinno być w temperaturze pokojowej. I szczypta soli do przełamania smaku i jeszcze ważny składnik, czyli nasz cukier. No i teraz już nie pozostaje nic innego, tylko wyrobienie tego ciasta, jeżeli macie mikser. I w trakcie miksowania będę dodawać po częściach 50 g masła. To masło musi być schłodzone. Okej, moje ciasto jest troszeczkę za rzadkie, więc muszę tutaj dodać odrobinę mąki, żeby miało taką fajną, zwartą konsystencję. Po dodaniu mąki już to ciasto jest zwarte. Słyszałam, że ciasto jest urobione wtedy, kiedy to naczynie, w którym się wyrabiało, jest czyste, więc kiedy po prostu odchodzi od tego naczynia i nasze ręce są już czyste, więc myślę, że to jest dobry moment. Ciasto jest mięciusieńkie. Także lecimy dalej. Teraz to naczynie, w którym jest ciasto, wysmarowałam jakimś tłuszczem i odstawiam na kolejną godzinę do wyrośnięcia. Przykrywam jakąś szmatką.
I to ciasto nam, to już jest gotowe, musi tylko urosnąć i będziemy wyrabiać cynamonki. A teraz przechodzimy do zrobienia masła cynamonowego, takiego jakby farszu. I do masełka cynamonowego będzie nam potrzebna ta właśnie kostka masła, która była już przygotowana i ona z kolei do tego farszu musi być w temperaturze pokojowej. Do ciasta było schłodzone, a tutaj już musi być w temperaturze pokojowej. I oczywiście razem z masłem będziemy używać cynamonu. Tutaj można sobie dokładać ten cynamon w trakcie miksowania, bo oczywiście to masło znowu będę miksować. Okej, minęło półtorej godziny, trochę więcej, bo zagadałam się ze znajomą, dawno nie rozmawiałyśmy, ale to nawet lepiej, bo słuchajcie, ciasto wyrosło raczej tak fenomenalnie, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Patrzcie na to. Cała misa zapełniona, wyrosło praktycznie dwa razy. W sensie to jest dwukrotność tego, co było, także w ogóle super. No a jak potrzymacie je nawet dłużej niż godzinę, to super. Tutaj jest masło, to cynamonowe. Tak wygląda. Także teraz musimy odpowietrzyć to ciasto. Odpowietrzamy je delikatnie. I wyciągamy z tej miski, przekładamy na jakąś deskę czy na stolnicę i będziemy smarować naszym masełkiem cynamonowym. Dlatego, że tutaj wcześniej wysmarowałam tłuszczem, teraz nam to ciasto nie przywarło. Także polecam spróbować właśnie w ten sposób. Ja dzielę to ciasto na dwie części, tak mi będzie łatwiej po prostu je opanować. Mięciutkie bardzo wyszło, powiem Wam, naprawdę super. I teraz musimy to ciasto rozwałkować i stworzyć z niego taki prostokąt, z którego będziemy robić cynamonki. Ja jako perfekcyjna pani domu mam taki oto wałek. Innego się nie dorobiłam jeszcze, ale ten sprawdza się idealnie. Co ciekawe, co jakiś czas pojawiają się nowe wałki. Ok, i teraz to masełko cynamonowe nakładamy. Mniej więcej też musi nam to starczyć na te dwa ciasta, więc rozkładamy to połowę. Tyle jeszcze musi zostać na drugą część. Teraz musimy to ciasto zrolować i później będziemy kroić takie właśnie rolsy. Na razie to musimy od dołu, od krótszej krawędzi tego prostokąta zacząć rolować.
i kroję na takie ślimaczki. Te końcówki będą trochę gorzej wyglądać, ale będą smakować tak samo dobrze. I takie mniej więcej wielkości układam tutaj na formie. Muszę mieć każde troszeczkę miejsca, żeby urosły sobie. Masło, cynamon i mleko. Do Carrefoura idziesz, nie? Co? Do Carrefoura idziesz? Tak. I teraz tak ułożone rolsy jeszcze muszą 15 minut dosłownie chwileczkę sobie urosnąć, podrosnąć i dopiero później wkładam do piekarnika. Sos zrobiłam z innego przepisu, tutaj Wam podlinkuję na dole, to jest troszeczkę masła, serek taki śmietankowy, kanapkowy i cukier puder. Jeżeli nie macie cukru pudru, my też nie mieliśmy, po prostu zmieliliśmy zwykły cukier. I ten sos troszeczkę ma grudki, więc to możecie po prostu to masło zmiksować, a jeżeli nie, to nakładajcie chociaż ten sos na gorące bułeczki. Wtedy te grudki się rozpuszczą. Ale nie będzie problemu, myślę. W sensie będzie bardzo smaczne i tak. Już kawki nasze czekają. Musisz to poczuć. Tego się nie da opisać. Co ja mam? Mhm. Już nie. Mhm. Zajęło to trochę więcej czasu niż myśleliśmy, bo jednak to ciasto musi urosnąć drożdżowe, ale było warto, naprawdę. Takie świąteczne, nie? Mhm. Lećcie, idźcie zrobić swoje.